Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam moich i Państwa gości w studio na gościnnych łączach polskich regionów. Ja nazywam się Iwona Plater, pracuję w Wydziale Prasowym Najwyższej Izby Kontroli, a spotykamy się dzisiaj dlatego, że będziemy mówić o jednej z kontroli, jakie Izba przeprowadziła, kontroli ciekawej, kontroli bardzo ważnej i kontroli, która nie tylko wpisuje się w trendy, z jakimi mamy teraz do czynienia w ogóle, ale była też związana z pandemią COVID-19. A moimi gośćmi są pan Maciej Bogdan Olesiński, dyrektor Podlaskiego Wojewódzkiego Oddziału NFZ, jednej z organizacji, która podlegała kontroli NIK-owskiej. Witamy pana. Witam serdecznie, dzień dobry, witam wszystkich państwa. Pan dyrektor jest prawnikiem, jest audytorem, a także wykładowcą na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, czyli można powiedzieć, że znakomicie łączy pan praktykę zarządzania i teorię. Można powiedzieć, że usprawnianie pracy administracji nie tylko rządowej, ale wcześniej też i na szczeblu samorządowym, to zawsze była, można powiedzieć, moja pasja zawodowa. I wykonywane obowiązki całymi latami jakby wpisują się też w to, co było przedmiotem przedmiotowej kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Bardzo się cieszymy, dziękuję za pana obecność, za znalezienie czasu. Jest z nami także pan Jakub Mielczarek, pan jest dyrektorem Biura Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam panią, witam państwa bardzo serdecznie. Jest pan także samorządowcem i pasjonatem usprawniania działań administracji, co widać dobitnie patrząc chociażby na państwa strony. Ta dynamika zdarzeń, ich ilość, skala, zakres, no, robi ogromne wrażenie. Także bardzo się cieszymy, że możemy z państwem być. Zresztą inicjatywa tej rozmowy była także związana z państwa działaniami. Mnie jest również bardzo miło, będziemy mieli okazję porozmawiać na temat tego, co się dzieje w polskim samorządzie, ze szczególnym uwzględnieniem polskich regionów. Bardzo mi serdecznie miło państwa powitać. Witam także pana Mariusza Lenkiewicza, mojego kolegę z Najwyższej Izby Kontroli. Pan Mariusz, oprócz tego, że jest wytrawnym kontrolerem, wiele lat pracuje w Izbie, jest także akurat w delegaturze Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku, to ta delegatura była odpowiedzialna za przeprowadzenie tej kontroli. Pan Mariusz jest także koordynatorem kontroli i tutaj, panie Mariuszu, witając pana, chciałabym też zapytać, bo nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy orientują się w tej nomenklaturze NIK-owskiej, czym zajmuje się koordynator kontroli, to gdyby pan w dwóch słowach też powiedział. Dzień dobry państwu. Tak, miałem tą przyjemność bycia koordynatorem kontroli organizacji pracy zdalnej w administracji publicznej. Koordynator kontroli jest to funkcja przydzielana kontrolerom. Oprócz zajmowanych stanowisk mamy właśnie przydzielane funkcje. I tutaj, jeżeli chodzi właśnie o taką, nazwijmy to, nomenklaturę używaną w nauce zarządzania, czy w sektorze prywatnym, i jeżeli porównamy kontrolę do projektu, to wówczas koordynatora kontroli możemy nazwać pewnego rodzaju kierownikiem projektu, który odpowiedzialny jest od momentu analizy przedkontrolnej danego zagadnienia poprzez koordynację danej kontroli, aż po opracowanie jej wyników. Czyli ważna rola i bardzo się cieszę, ponieważ z naszych rozmów, z wymiany informacji w ogóle przed startem inicjatywy, no, widać było, że pana wiedza na temat tej kontroli naprawdę nie równa się z niczyją inną. Także cieszę się bardzo, że będzie pan mógł komentować, poprowadzić nas przez te wyniki kontroli, tak ważnej kontroli NIK-owskiej. Proszę panów, co to była za kontrola? Kontrola, której przytoczę nazwę, pan Mariusz co prawda mówił, organizacja pracy zdalnej w wybranych podmiotach wykonujących zadania publiczne w związku z ogłoszeniem stanu pandemii. Tak naprawdę chodziło o to, żeby sprawdzić, na ile efektywnie urzędy państwowe realizują swoje zadania, no, w trybie absolutnie wyjątkowym, czyli w trybie pandemii COVID-19. Kontrola była realizowana w latach 2020-2021, czyli obejmowała niejako trzy rzuty
epidemii, pandemii COVID-19, dokładnie od 1 marca 2020 do 23 czerwca 2021 i NIK prowadziła tę kontrolę w 40 urzędach. W grudniu ubiegłego roku opublikowaliśmy wyniki tej kontroli i chciałabym teraz Państwa zaprosić do obejrzenia króciutkiego, minutowego materiału na temat najważniejszych ustaleń, jakie Izba poczyniła w trakcie tej kontroli. Robią wrażenie, są istotne, warto, abyśmy od tego zaczęli. Kontrola NIK. Przygotowanie do pracy zdalnej w urzędach. Główne ustalenie. Praca nieefektywna. Skontrolowaliśmy 40 instytucji publicznych. W 34 brakowało sprzętu, istniały bariery techniczne. Jedynie 32% pracowników mogło efektywnie pracować. Reszta wykonywała proste prace bez dostępu do systemów informatycznych. W efekcie, mimo rosnącego zagrożenia epidemicznego, w skontrolowanych instytucjach zdalna praca była ograniczana. Urzędy nie były przygotowane na wprowadzenie ponownych nakazów pracy na odległość. Konieczna jest cyfrowa transformacja administracji publicznej. Bez niej może być nawet zagrożona ciągłość funkcjonowania instytucji. Można powiedzieć, że to są niepokojące wnioski, to nie są dobre proporcje. Jeżeli oprzemy się o najważniejsze liczby, 40 skontrolowanych urzędów, aż 34 nie było przygotowanych do efektywnej realizacji tych zadań, tylko 32% pracowników było w stanie realizować kluczowe, czyli te najważniejsze zadania. No i pytanie do pana Mariusza, także do pana Jakuba. Jakie są przyczyny takiego stanu rzeczy? Bo może on niepokoić. Panie Mariuszu. Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Szanowni Państwo, w trakcie tej kontroli ustaliliśmy, że tak naprawdę są 4 podstawowe przyczyny, które w sposób istotny determinują taki, a nie inny stan rzeczy, który przed momentem widzieliśmy na filmiku. Głównymi barierami dla zorganizowania efektywnej pracy zdalnej, jak wykazaliśmy w informacji o wynikach kontroli, były przede wszystkim niedobór sprzętu komputerowego, brak prowadzenia dokumentacji elektronicznej w formie zdigitalizowanej, cyfrowej, brak możliwości zorganizowania przez podmioty zdalnego dostępu do obsługiwanych na co dzień przez pracowników systemów informatycznych. Czwartą barierą, którą również stwierdziliśmy, był po prostu rodzaj wykonywanych zadań. Tutaj istotne jest, zwłaszcza istotnym jest wykonywanie zadań wśród pracowników zajmujących się bezpośrednią obsługą interesantów. To, co wskazywaliśmy w swojej informacji o wynikach kontroli, co było również przedmiotem szkolenia zorganizowanego dla Związku Województw RP, staraliśmy się wykazać, że niezwykle istotnym jest wzajemna synergia, taka komplementarność tych czterech czynników. Innymi słowy, niewystarczającym było, że tak powiem, zakupienie na przykład, prawda, kilku nowych laptopów w danej jednostce, podczas gdy w danym podmiocie nie wdrażano elektronicznego zarządzania dokumentacją, a na przykład dokumenty prowadzone były w dalszym ciągu papierowo. Naszym zdaniem, aby zwiększać faktyczny potencjał tych podmiotów do zorganizowania pracy zdalnej, należało po prostu działać na wielu płaszczyznach. A to z kolei, jak stwierdzamy w informacji o wynikach kontroli, wymagało bardziej scentralizowanego, takiego strategicznego planu działania. Tutaj trzeba też dopowiedzieć, że
z innych kontroli, ale również z tej kontroli organizacji pracy zdalnej, wiadomo, że struktura organizacyjna, pewnego rodzaju zhierarchizowanie instytucjonalne, zależność budżetowa, tak, to wszystko powodowało, że kierownik jednostki w pojedynkę miał bardzo ograniczoną możliwość wpływania na rzeczywisty potencjał tego swojego podmiotu do zdalnego świadczenia pracy. No i widzimy, że potrzeba głębokich zmian strukturalnych, scentralizowanych i działań w tym zakresie, potrzeba takiej prawdziwej transformacji cyfrowej w sektorze publicznym. Panie Mariuszu, czyli z tego, co Pan mówi, to tak naprawdę mamy do czynienia z potrzebą skonsolidowania, właśnie doprowadzenia do stanu synergii, czyli wspólnego oddziaływania różnych elementów, no a każdy z nich jest obarczony jakimiś tam barierami wejścia. Jeżeli Panowie pozwolą, to w tej chwili dam głos panu dyrektorowi Mielczarkowi, ale za chwilkę to pytanie jeszcze bym powtórzyła, bo pan dyrektor Olesiński prowadzi instytucję, która znakomicie poradziła sobie z tymi wyzwaniami. Też chciałabym poprosić o krótki komentarz, ale najpierw pan dyrektor Mielczarek. Państwo mają bardzo szeroki przekrój sytuacji ze względu na formę działalności, na to, co państwo robią. Czy takie głosy do państwa dochodziły? I co wynika z państwa doświadczeń? Z czym samorządy się borykają? Czy faktycznie jest tak, że musi nastąpić ta konwergencja elementów, żeby osiągnąć sukces? Dziękuję bardzo za to pytanie. Niestety z wynikami kontroli się nie dyskutuje i one są obiektywne, jeśli chodzi o tę informację, którą mieliśmy okazję przed chwilą obserwować. Natomiast chciałem powiedzieć, że to też nie wszystko nie do końca oddaje to rzeczywistość, jeśli chodzi o akurat jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, z którym ja mam bezpośrednią możliwość współpracy, ponieważ w tym przypadku są to silne organizacje, organizacje bardzo duże, gdzie średnia zatrudnienia jest 1000 osób. I ogromne, bardzo duże. Okazuje się, że akurat te jednostki w niewielkim zakresie pracują na linii obywatel, administracja publiczna. Informacja NIK-u po przeprowadzonej kontroli dotyczyła w dużej mierze bolączek związanych z obsługą obywatela i tak jak mówiłem, z tym nie można polemizować. Faktycznie ta sytuacja nie wygląda najlepiej. Usprawiedliwieniem jakimś, czy momentem, od którego powinniśmy rozpocząć dyskusję, jest fakt, że pandemia zaskoczyła wiele sektorów, w tym sektor administracji publicznej. Natomiast zmianę, którą ja obserwuję, tej zmiany już się nie da cofnąć. To znaczy możliwość przejścia chociażby na komunikację elektroniczną dotyczącą obsługi mieszkańców, obywateli, czy też bezpośredniej komunikacji między urzędnikami czy urzędami, a innymi urzędami, ten proces będzie z nami cały czas i nie wrócimy już do poprzedniej sytuacji. I to jest, można powiedzieć, że dobra wiadomość, oprócz tego, że cierpią relacje społeczne przez takie rozwiązania, to jednak atutów jest dużo więcej w postaci i zmniejszenia środków finansowych, czyli tak zwane oszczędności, i w postaci efektywnego wykorzystania czasu. Więc myślę, że to historia już się nie odwróci. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć o tych zakupach sprzętu, że te zakupy, one postępują cały czas, to jest proces ciągły. Mówimy tutaj o zakupach sprzętu peryferyjnego, ale również o zakupach sprzętu sieciowego. I te inwestycje postępują i z każdym dniem to wygląda coraz lepiej. No, ja obserwowałem dość wzmożone zakupy na poziomie samorządów województw. Były przykłady, gdzie w jednym z województw dochodziło do zakupów sprzętów poleasingowych na dużą skalę, kilkuset komputerów przenośnych, i to wszystko działo się w tym kulminacyjnym momencie pandemii. W
szczegółach myślę, że będzie mógł powiedzieć pewnie pan więcej, pan Maciej Olesiński, szczególnie, że wiem o tym, że akurat jest to jednostka, która ma szczególne dokonania czy efekty pracy w ramach pandemii. To wiem po kontroli, którą przeprowadził pan Mariusz Lenkiewicz, więc myślę, że tutaj będzie bardzo interesująca ta odpowiedź pana Macieja na to pytanie, które uzupełni tą sprawę horyzontalną, o której ja mówiłem przed chwileczką. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko dodam, zanim przekażę głos panu dyrektorowi Olesińskiemu, że jeżeli spojrzymy na sektor prywatny, no to tam widać, że pandemia była pewnego rodzaju katalizatorem, ale trendy, z którymi mieliśmy do czynienia, digitalizacja postępująca, właśnie cyfryzacja, czyli de facto to samo, chęć odbiorców, klientów do tego, żeby korzystać z wygodnych rozwiązań, to było już wcześniej. I teraz panie dyrektorze, państwo są chyba przykładem organizacji, która te trendy dostrzegła jeszcze przed pandemią i proszę powiedzieć, jak ta konwergencja, jak ta synergia, jak to złożenie elementów wyglądało u państwa i co było przyczyną sukcesu. Ja może poproszę jeszcze raz o slajd ten z tymi kluczowymi elementami, ale tylko jako ilustrację. Panie dyrektorze, zapraszam. Szanowni państwo, tak przysłuchuję się od początku wypowiedziom przedmówców i staram się sam uporządkować myśli i tak myślę, od czego by tutaj zacząć. My jako Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia stanęliśmy, gdy tylko rozpoczęła się pandemia, przed bardzo dużym wyzwaniem. Stanęliśmy przed koniecznością zachowania, zabezpieczenia ciągłości naszej działalności, wykonywania naszych zadań. Są to zadania natury złożonej, dość skomplikowane, też o bardzo dużej odpowiedzialności finansowej. Jesteśmy odpowiedzialni za budżet, tylko w naszym województwie, nasz oddział, rzędu 3 miliardów złotych rocznie. Do tego oczywiście pandemia spowodowała, że w szybkim czasie musieliśmy zadbać o bezpieczeństwo naszych pracowników, a dodatkowo stanęliśmy przed koniecznością realizowania wielu zadań nowych, wymuszonych przez pandemię, nałożonych przez nasze władze zwierzchnie, przez organy państwa na poziomie administracji terenowej. Z dnia na dzień weszliśmy we współpracę z Urzędem Wojewódzkim, z Sanepidem. Oczywiście nasza podstawowa współpraca i nasz podstawowy interesariusz, czyli zarówno pacjent, jak i sieć świadczeniodawców. Pandemia spowodowała tutaj wiele z naszej strony dodatkowych obowiązków i konieczność ich wykonywania. Pamiętamy, w ciągu kilku dni powstały szpitale jednoimienne, tak więc system opieki zdrowotnej przestawił się na ten tryb pandemiczny, że tak powiem. Tak więc konieczność zapewnienia realizacji tych zadań, które normalnie realizujemy, a oddział cały czas przecież funkcjonuje, tak, i zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników. Musieliśmy te elementy połączyć i tutaj dochodzimy od razu do sedna sprawy. Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ jest częścią organizacji, która oczywiście nie będąc w stanie przewidzieć tego, że pojawi się pandemia w marcu 2020 roku, tak w takim zakresie, jak się pojawiła. Jesteśmy jako całość Narodowego Funduszu Zdrowia organizacją, myślę, gdzie procesy dotyczące zarówno kwestii organizacyjnych, pewnej kultury administracyjnej, ale też narzędzi, które mamy do dyspozycji. Jesteśmy tutaj na bardzo wysokim poziomie, tak od co najmniej kilku lat i to spowodowało, że jako organizacja w sumie mieliśmy dość dobre podstawy do tego, by bardzo szybko reagować na tą zmieniającą się rzeczywistość. Dlatego, że u nas
Digitalizacja danych jest właściwie na poziomie profesjonalnym, nie tyle na poziomie wystarczającym, ile na poziomie bardzo wysokim, tak, również w kontekście jakby całej administracji. Dysponujemy bezpiecznymi, profesjonalnymi systemami teleinformatycznymi, system elektronicznego zarządzania dokumentacją. Jest to system faktycznie, rzeczywiście u nas działający od dobrych kilku lat. Przepraszam, czyli Państwo pracują w EZD, to jest system, który Państwo mają wdrożony, tak? Tak, system mamy wdrożony, jest to nasza rzeczywistość, codzienność. Te narzędzie stosowane od lat powoduje, że kwestie związane z nadzorem, z ciągłością działalności, z widzeniem na bieżąco przez pracowników i przez osoby zarządzające realizowanych procesów jest właściwie na poziomie takim, który umożliwia bardzo efektywne wykonywanie naszych zadań, ale to, o czym powiedziałem, to z jednej strony, natomiast z drugiej strony też jako Narodowy Fundusz Zdrowia potrafiliśmy wypracować bardzo profesjonalną kadrę i to zarówno w tym kontekście merytorycznym związanym z naszymi głównymi zadaniami, takimi jak zapewnienie dostępności do świadczeń, obsługa świadczeniodawców, pacjentów, innych organów państwa, ale też tą kadrę w zakresie systemów informatycznych. Dbałość o to, to zupełnie niezależnie od reakcji na pandemię czy inne tego typu sytuacje, ale dbałość o to, by dysponować profesjonalnymi kadrami, takimi, dla których praca w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym wypadku w naszym podlaskim oddziale NFZ, jest pracą atrakcyjną, tak? I to wszystko spowodowało, że mogliśmy dość szybko zareagować w momencie, gdy pandemia się pojawiła. Istotne jest również to, i muszę o tym powiedzieć, że też z uwagi na bardzo sprawną, tak to oceniam w naszej organizacji, jaką jest całość Narodowego Funduszu Zdrowia, z uwagi na bardzo sprawną komunikację wewnętrzną i też na szybkie i prawidłowe reagowanie również ze strony naszej centrali na potrzeby oddziałów wojewódzkich, byliśmy w stanie po pierwsze jako oddział otrzymać profesjonalnie bardzo dobrze przygotowane wytyczne prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące pracy zdalnej i pracy oddziału NFZ w pandemii i też bardzo szybko uzyskać zgodę na tą bardzo istotną kwestię, mianowicie na konieczne zakupy, doposażenie nas w sprzęt informatyczny już w kontekście konkretnie pracy zdalnej, o której mówimy. I bardzo szybko udało nam się uzyskać odpowiednie zgody, zmienić plan inwestycyjny i dysponując narzędziami organizacyjnymi i dokonując jeszcze zakupów i doposażając się w sprzęt informatyczny, tak, i dysponując profesjonalną kadrą, no bardzo szybko weszliśmy w ten tryb pracy zdalnej, bo już po miesiącu pandemii co najmniej 60% naszych pracowników pracowało właśnie w tej formule. Ale znowu, co jeszcze tutaj muszę dodać, co jest bardzo istotne i bez czego by się nie udało, tak? To wdrożenie zrozumienia przez każdego z pracowników oddziału, że z uwagi na realizowane zadania, na naszą odpowiedzialność społeczną, na konieczność zapewnienia też obsługi i współpracy innych organów państwa, administracji terenowej, którą musieliśmy od początku wspierać w pandemii, każdy pracownik od początku wiedział, że u nas praca zdalna nie będzie żadną fikcją. Nasze zadania i też poziom przygotowania do pracy zdalnej, i to nam to umożliwiło, praca zdalna polegała na rzeczywistym wykonywaniu obowiązków, tyle tylko, że w formule zdalnej. Czyli nie pozostawanie do dyspozycji, tak jak to mamy też w informacji o wynikach kontroli, że część pracowników pozostawała do dyspozycji z różnych przyczyn, tylko Państwo realnie realizowali zadania.
Nie wyobrażałem sobie czegoś takiego jak pozostawanie w dyspozycji pracodawcy. Generalnie mieliśmy zawsze zakres zadań, mamy, który wymaga obecności na miejscu. Jeśli tak, to przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego i bezpieczeństwa było oczywiste, że pracownicy muszą tą pracę wykonywać na miejscu. Ale wszędzie tam, gdzie pojawiła się ta formuła pracy zdalnej, pracownik otrzymywał profesjonalnie przygotowany sprzęt. Mieliśmy go, może to złe słowo, ale tak szczerze mówiąc, pod dostatkiem, już po dokonaniu zakupów doposażenia. Więc każdy pracownik otrzymywał profesjonalny, bezpieczny, dobrze przygotowany do pracy zdalnej sprzęt. A proszę pamiętać, że my przetwarzamy dane wrażliwe, dane pacjentów, dane świadczeniodawców, zarówno finansowe, jak i medyczne, więc była to też bardzo duża odpowiedzialność ze strony i osób zarządzających, i pracowników, i ze strony informatyków, którzy to nam przygotowali. I wypracowaliśmy też narzędzia komunikacyjne, dzięki też temu, że ten poziom komunikacji u nas w firmie stoi na dużym, dość dużym, uważam, profesjonalnym poziomie. I to wszystko w pewnym momencie, gdzieś już w kwietniu 2020 roku, nam po prostu zagrało. Panie dyrektorze, przepraszam, że przerwę, bo chciałabym podsumować tę część pana wypowiedzi i zarazem, mimo że no to są kwestie niezwykle istotne, bo pan pokazuje pewną sytuację, która pozwoliła państwu z takim sukcesem zrealizować te zadania, ale z tego, co pan mówi, to wynika, że państwo już wcześniej byli przygotowani, czyli śledzili państwo pewne trendy, że właśnie ten framework, ta obudowa, te możliwości sytuacyjne związane z jak gdyby aspektem prawnym, czyli stosownych zgód, zezwoleń, szybkości pozyskiwania tego z samym sprzętem, ale także z kulturą organizacyjną, z nastawieniem ludzi, że to wszystko było. Jest jeszcze tutaj system EZD. Za chwilkę do tego wszystkiego wrócimy, ale jeżeli pan pozwoli, bo te pytania oczywiście generują kolejne. I chciałabym pana Mariusza ponownie zapytać o to, jakie urzędy państwo skontrolowali w tej kontroli konkretnie, bo tutaj mamy bardzo dobry przykład, świetlany przykład NFZ-u Podlaskiego, natomiast no wiemy chociażby z tego materiału na początku, że ta sytuacja no nie przedstawia się tak dobrze. I poprosiłabym w tej chwili o slajd 3a, a za chwilkę 3b będę mówiła, kiedy. Proszę o omówienie tego, gdzie było lepiej, gdzie było gorzej i co tak naprawdę się działo w różnych jednostkach, które państwo skontrolowali? Tak, skontrolowaliśmy dokładnie 40 jednostek. W tej kontroli, już na etapie analizy przedkontrolnej, doszliśmy do wniosku, że kwestia ekstraordynaryjna, wyjątkowa pandemii COVID-19 spowodowała, że musimy mieć jak najszerszy wachlarz zgromadzonych informacji, stąd kontrolą objęliśmy aż 10 rodzajów skontrolowanych instytucji. Obok właśnie oddziału NFZ-u skontrolowaliśmy między innymi sądy rejonowe, prokuratury rejonowe, również oddziały ZUS-u, oddziały KRUS-u. Kontrolą objęliśmy Izbę Administracji Skarbowej, Urzędy Skarbowe oraz jednostki samorządowe. Wśród jednostek samorządowych kontrolą objęliśmy urzędy gmin oraz powiatowe urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej. Oczywiście szczegółowe informacje znajdują się w naszej informacji o wynikach kontroli, natomiast faktycznie idąc w sukurs temu, co słyszeliśmy z wypowiedzi pana dyrektora, należy wskazać, że Najwyższa Izba Kontroli w swojej informacji wykazała, że faktycznie oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, jak też Izba Administracji Skarbowej, to były te instytucje, które były stosunkowo najlepiej przygotowane do zorganizowania efektywnej pracy zdalnej. I tutaj ważnym jest, bo dla Izby
szukanie tak zwanych dobrych praktyk jest rzeczą jedną z zasadniczych. Ważnym jest wykazanie dlaczego, prawda, dlaczego te konkretne jednostki uznane zostały przez nas jako te, które były najlepiej przygotowane do nowego przecież elastycznego podejścia, elastycznej metody wykonywania pracy. I udało nam się, wydaje mi się, skonkretyzować kilka takich przyczyn. Po pierwsze NFZ, oddziały NFZ-u i Izba Administracji Skarbowej były stosunkowo najlepiej przygotowane w tak zwanym punkcie zero, czyli w momencie, kiedy wprowadziliśmy w Polsce stan epidemii. Po drugie, obie te instytucje posiadały dokumentację w formie zdigitalizowanej, co jest kluczowym aspektem prowadzenia zadań na odległość. W obu tych instytucjach była możliwość zdalnego użytkowania systemów dziedzinowych, czyli pracownik, który na co dzień pracował stacjonarnie, wykorzystywał dane oprogramowanie w momencie, kiedy była decyzja kierownika jednostki o skierowaniu na pracę zdalną, również mógł ją wykonywać na odległość. I co bardzo ważne, też obie i oddziały NFZ-u, ale również Izba Administracji Skarbowej poczyniły stosunkowo największe zakupy, więc ich potencjał, licząc od punktu zero, czyli marzec 2020, do końca, do zakończenia czynności kontrolnej, wykazano, że to były te instytucje, w których poczyniono największe zakupy i co ważne, ten potencjał do wykonywania pracy zdalnej, dzięki właśnie między innymi tym zakupom, realnie się zwiększył. Bardzo ważnym jest, bo tu jest, powiem jeszcze jedną kwestię, to jest nawiązanie między innymi do słów dyrektora Mielczarka, który wskazał, że istotą też możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej jest rodzaj wykonywanego zadania. I faktycznie też stwierdzono w trakcie tej kontroli, że zarówno wojewódzkie oddziały NFZ-u, jak i Izby Administracji Skarbowej mają stosunkowo najmniej zadań związanych z bezpośrednią obsługą interesanta. I to jest też kluczowe, dlatego że wiadomym jest, że tutaj pewnego rodzaju realia, tak, w pozostałych jednostkach skontrolowanych uniemożliwiały zorganizowanie takiej pracy. Czyli przepraszam, że przerwę, czyli z tego, co Pan mówi, wynika, że to nie jest tak, że zła wola, tak upraszczając troszeczkę, była przyczyną tego, że ta praca zdalna nie była realizowana efektywnie, tylko sam charakter zadań niejako uniemożliwiał właściwe, efektywne, skuteczne przeprowadzanie ich w trybie zdalnym. Czy dobrze rozumiem? Tak, Pani Iwono, tutaj właśnie podstawą, to co chcieliśmy, żeby wybrzmiało w naszej informacji o wynikach kontroli, jest właśnie fakt, że obok tak zwanego przygotowania, jeżeli chodzi o sprzęt, zasoby, prawda, dostęp do systemów dziedzinowych, niezwykle ważny jest to, co Pani stwierdziła, czyli po prostu możliwość realizacji zadań, czyli tak zwany potencjał. Wiadomym jest, że jednostki, które mniej swoich zadań mają do wykonania w przypadku bezpośredniej obsługi interesanta, częściej mogą wykonywać te zadania zdalnie. Pytanie do Pana dyrektora Mielczarka, bo tutaj to jest taki tak zwana miękka kompetencja. Wchodzimy w sferę soft. Ale słuchając Panów, mam wrażenie, że oczywiście borykamy się z różnego rodzaju przeszkodami natury obiektywnej, finansowej, prawnej. A co z postawami ludzi?
To troszeczkę pobrzmiewało w wypowiedzi pana dyrektora Olesińskiego, natomiast wiadomo, że jak mówią anglosasi, if there is a will, there is a way, jeżeli ktoś chce, to szuka sposobu. Panie dyrektorze, jak to wygląda w tym szerokim przekroju, w szerokim ujęciu, szerokiej perspektywie polskich regionów? Czy urzędy, generalnie samorządy, otwarte są na innowacyjność, na poszukiwanie niestandardowych rozwiązań? Ja myślę, że ta bariera już się przełamała i jeśli chodzi o możliwość pracy zdalnej, mimo tego, że to też efektywność zależy od kompetencji przełożonych, którzy nadzorują pracowników w przypadku pracy zdalnej. I tutaj trzeba też ten aspekt podnieść, że tak naprawdę od tego, czy zespół będzie dobrze zmotywowany, będzie miał określone cele i zadania, to zależy od tego postawa samych kierowników, którzy nadzorują te osoby. I to jest relacja dwustronna, dwukierunkowa. Z jednej strony pracownicy chcieliby móc pracować w trybie zdalnym, albo nawet lepiej powiedzieć w trybie hybrydowym, czyli w jakiejś części w sposób zdalny, w jakiejś części stacjonarnie. I też proszą, wymuszają, zachęcają, może to jest dobre określenie, swoich przełożonych do tego, żeby taką możliwość skonstruować. My duże nadzieje wiążemy ze zmianą jako pracodawcy, ze zmianą kodeksu pracy, który usankcjonuje możliwość pracy zdalnej. Teraz możliwość pracy zdalnej wynika z przepisów tak zwanych covidowych. Natomiast w momencie, kiedy ustanie ta kolejna fala i ten stan epidemii zostanie zniesiony, będzie można pracować na podstawie nowych przepisów wynikających z kodeksu pracy. I ja się cieszę, że te zmiany będą wprowadzone do polskich przepisów, ponieważ da to wyraźną podstawę i ramy prawne do nawiązania tej relacji między pracownikiem a pracodawcą w zakresie pracy zdalnej. I nie będzie już możliwości wypierania tego tematu, udawania, że go nie ma po tej rewolucji cyfrowej, która się odbyła na przestrzeni ostatnich 2 lat. I nie wrócimy już do poprzedniego okresu, gdzie tej pracy zdalnej w ogóle nie będzie w aparatach administracyjnych, administracji publicznej. Ja się z tego cieszę, bo tak jak mówiłem we wcześniejszej wypowiedzi, widzę bardzo duże plusy i efekty przejścia pracowników na możliwość pracy zdalnej. I cieszę się, że polski ustawodawca wreszcie, bo czekamy na to prawie 1,5 roku, ale wreszcie stawia tą kropkę nad i na najbliższych posiedzeniach Rady Ministrów temat związany ze zmianą kodeksu pracy trafi na pewno na agendę. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Pytanie do pana dyrektora Olesińskiego. Mówiliśmy, rozmawiając w ogóle o inicjatywie tego spotkania, o tym, że o kulturze pracy. I w czasie takiej analizy wyników kontroli NIK pojawiały się też opinie, zresztą one wykraczają jak najbardziej poza wyniki tej kontroli, że pracowników na pracy zdalnej należy pilnować, że nie wiadomo, co oni robią, że być może nie wykonują swoich zadań. Krótko mówiąc, tworzy się taka atmosfera nadmiernej kontroli, braku zaufania. Z tego, co pan mówił, u państwa jest inaczej. I to był chyba jeden z czynników, który też przyczynił się do tak spektakularnego, tak wyraźnego sukcesu. Czy pan ufa swoim ludziom? Tak, oczywiście, że ufam. Tutaj no, nie jest to tylko taki slogan, tak, ale zaufanie, można powiedzieć, jest podstawą. Pracownicy Podlaskiego Działu NFZ wykonują szereg bardzo odpowiedzialnych zadań. I tutaj już przechodząc do formuły stricte pracy zdalnej, wyposażając pracowników w narzędzia informatyczne, wyposażając we właściwe narzędzia też komunikacji między nami, wdrażając w życie w sposób właściwy standardy kontroli zarządczej i starając się
budować zespół profesjonalistów pracujących tak z pełnym zaangażowaniem i utożsamiających się z firmą, pozwala to wszystko na to, by potem, prawda, będąc odpowiedzialnym za całokształt, mówiąc krótko, spać spokojnie. Tutaj można wrócić znowu i w kółko powtarzać o zaletach elektronicznego zarządzania dokumentacją. Można tutaj znowu wspomnieć o kulturze administracyjnej, która powoduje, że jest dla każdego pracownika bardzo naturalne, że albo rzeczywiście wykonuje swoje zadania w formule zdalnej, albo pracuje w siedzibie firmy. Tutaj można wspomnieć o wdrożonych w Narodowym Funduszu Zdrowia narzędziach takich jak komunikacja w postaci wideokonferencji, użytkowanie i korzystanie z komunikatorów internetowych. Naprawdę myśmy wdrożyli szereg takich rozwiązań, a przy tym, jeśli nie tak mówiąc kolokwialnie, jest robota w pandemii, tej roboty było aż nadto, to przy uwzględnieniu tych wszystkich czynników, o których powiedziałem, i przy takim bardzo zadaniowym podejściu, procesowym, który preferuje, tak, to powodowało, że właściwie my nie mieliśmy czasu, my jako wszyscy pracownicy oddziału, na myślenie o kwestii wzajemnego zaufania. Tak po prostu robota szła do przodu, wykonywaliśmy nasze czynności, reagowaliśmy na potrzeby, tak, wszystkich naszych interesariuszy, i mając wsparcie za sobą też centrali, tak, i też doskonale wiedząc, w jakim kierunku zmierzamy, czym dysponujemy i jakie są oczekiwania wobec nas jasno wyartykułowane, tak, to szczerze mówiąc, wtedy już nie myśli się o podstawach, tylko na bieżąco realizuje się te zadania, które przed nami są stawiane. Też chciałbym jeszcze nawiązać tutaj krótko do wypowiedzi pana koordynatora Lękiewicza i tak oddając trochę tak sprawiedliwość ciężkiej też pracy, jaką my wykonywaliśmy i wykonujemy w pandemii jako oddział, to wydaje mi się, że nie wszystko da się sprowadzić i usprawiedliwić, tak w cudzysłowie, charakterem wykonywanych działań. W Narodowym Funduszu Zdrowia procesy digitalizacji i praca w postaci cyfrowej to proces, do którego dochodziliśmy latami, i firma w momencie rozpoczęcia pandemii, można powiedzieć, już pracowała cyfrowo i bardzo łatwo było dzięki temu wdrożyć narzędzia informatyczne i, prawda, które umożliwiły przejście na formułę pracy zdalnej i w ten sposób efektywne wykonywanie zadań. My wychodziliśmy z takiego założenia, że skoro sytuacja wygląda tak, a nie inaczej, to chcąc temu sprostać, po prostu szukamy sposobów, by temu sprostać. Też mógłbym wymienić nasze zadania, które przed pandemią tak teoretycznie mogłoby się wydawać, że nie jest możliwe, by wykonywać je w formule zdalnej. Natomiast przygotowanie firmy informatyczne, przygotowanie kadry profesjonalistów spowodowało, że my od początku szukaliśmy sposobu, a mieliśmy na to kilka dni tylko, na to, by w ten świat pracy zdalnej wejść. No i myślę, że to jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego nam się udało. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja chciałabym wyświetlić teraz taki niezwykle znamienny slajd, który pokazuje pewien przeciwtrend, a które to zjawisko zostało zaobserwowane i uwypuklone w wnioskach pokontrolnych. Poproszę o slajd numer 4. I ten slajd mówi o czymś zgoła paradoksalnym, czy pozornie paradoksalnym, a mianowicie, że wtedy, kiedy zaostrzane były lockdowny, zamykały się kolejne branże, to właśnie tak, to jest ten. To
Jeżeli spojrzą Państwo na cyfry, na liczby, za chwilę poproszę Pana Mariusza o komentarz, to praca zdalna w urzędach zmniejsza się. I można by pomyśleć, że co się dzieje, to nie jest dobre, ktoś nie chce tego realizować, ale problem jest szerszy i głębszy. Panie Mariuszu, czy mogę prosić o komentarz do tego zjawiska? Tak, oczywiście. Faktycznie to jest jedno z istotniejszych naszych ustaleń w trakcie tej kontroli. Dokładnie jest to przeciwtrend, to znaczy im więcej mieliśmy zakażonych, prawda, z każdą kolejną falą epidemii ten tryb pracy zdalnej wykorzystywany był w sektorze publicznym, w kontrolowanych oczywiście jednostkach, bo to też ważne, zawsze to podkreślam, że skontrolowaliśmy 40 jednostek i na tej podstawie bazujemy. W tych jednostkach, biorąc pod uwagę każdą kolejną falę epidemii, tryb pracy zdalnej wykorzystywany był w coraz mniejszym zakresie. Co jeszcze dodatkowo wzmacnia istotność tego ustalenia, to fakt, że w trakcie drugiej fali epidemii w Polsce, dokładnie w listopadzie 2020 roku, praca zdalna stała się nakazem. Było wyraźne rozporządzenie, które nakazywało nam pracę zdalną, natomiast widzimy, że nie wpłynęło to na faktyczne uelastycznienie pracy zdalnej w podmiotach. I należałoby moim zdaniem pójść o krok dalej i zapytać, właśnie poznać praprzyczynę tego wszystkiego. Natomiast badając to zagadnienie, faktycznie stwierdziliśmy, że praprzyczyną jest to, co bardzo często tak naprawdę w tego typu kontrolach, nazwijmy to zadaniowych, projektowych, ustalamy, czyli praprzyczyną jest przygotowanie. Innymi słowy, to jak byliśmy przygotowani, pomni doświadczeń, wycofywaliśmy de facto pracę zdalną z wielu urzędów z uwagi na jej nieefektywność. I tutaj dochodzimy do takiego wniosku, że oczywiście, jeżeli byli, co jest istotą? Istotą jest przygotowanie właśnie, biorąc pod uwagę zwłaszcza trzy pierwsze bariery. To jest infrastruktura sprzętowa, digitalizacja danych oraz zdalny dostęp do dokumentacji. To jest tak naprawdę fundament pracy zdalnej. W momencie, kiedy mieliśmy jednostki, które zarówno w punkcie zero w marcu 2020 roku, jak i ponad rok później nie przygotowały się w żadnym z tych trzech aspektów do faktycznej pracy zdalnej, czy nie powiększyły, jak to nazywamy, takiego realnego potencjału do wykonywania pracy zdalnej, wówczas w sposób naturalny, powtórzę się, pomni doświadczeń z pierwszej na przykład fali epidemii, wycofywały ją ze swoich jednostek, gdyż ona była po prostu nieefektywna. Panie Mariuszu, czyli tak, przepraszam, że przerwę, czyli urzędy w imię rzetelności wykonywania tych zadań niekiedy paradoksalnie wycofywały się z trybu pracy zdalnej, bo ten tryb uniemożliwiał im to, czy dobrze rozumiem? Oczywiście, dokładnie tak jak Pani stwierdziła, to jest, tutaj właśnie jest bardzo ważna korelacja. Pomimo tego, że wprowadzono nakaz pracy zdalnej, to przecież kierowników jednostek nie zwolniono z wykonywania zadań. Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, jaki był wówczas czas, że to była końcówka roku, niekiedy nawarstwienie zadań, odbija się to po prostu w statystykach, które mamy między innymi w tym momencie wyświetlone na slajdzie. Po prostu efektywność zadań, wykonywania zadań w ramach pracy zdalnej w pierwszej fali epidemii, a raczej jej brak, oczywiście generalizuje, ale posiłkuje się ustaleniami kontroli. Były oczywiście pozytywne przykłady, natomiast generalnie niska efektywność wykonywania zadań w trakcie pierwszej fali epidemii wpłynęła na zmniejszenie jej wykonywania w drugiej i trzeciej fali epidemii. Czyli kończąc już ten wątek, po prostu rosnąca liczba zakażeń, tak? Rozszerzenie lockdownu, bo przecież to jest właśnie ten okres, gdzie rozszerzano lockdown.
zakazy prowadzenia działalności wprowadzane na kolejne grupy zawodowe, tak, one, te wszystkie czynniki nie miały przełożenia na sytuację w objętych kontrolą podmiotach wykonujących zadania publiczne. Proszę Państwa, zapraszam naszych widzów do zadawania pytań. Jesteśmy w formacie live, także czat jest do Państwa dyspozycji. Chciałabym też podkreślić, że wszystkie osoby, które zainteresowane są szczegółami tej kontroli NIK, mogą zapoznać się z nimi na stronach NIK-u. Pytania mogą też Państwo zadawać przez media społecznościowe wszystkich instytucji, które tutaj są reprezentowane, czyli zarówno nas, Najwyższej Izby Kontroli, jak i podlaskiego NFZ, jak i polskich regionów. Z przyjemnością odpowiemy na te pytania. Natomiast podsumowując tę naszą rozmowę, jak Panów słuchałam, przychodził mi do głowy taki fenomen. Pokolenie Z, pokolenie tubylców internetu, pokolenie, które urodziło się wtedy, kiedy już internet był i które nie wyobraża sobie życia poza siecią. Ich relacje są przeniesione do sieci, ich działania są przeniesione do sieci. I z drugiej strony mamy ten ostatni slajd, który Pan Mariusz komentował, czyli wycofywanie się. Inna sprawa, że no tutaj tak jak widać zjawisko jest nieco bardziej skomplikowane, ale wycofywanie się z trybu pracy zdalnej, czyli mamy jakąś gigantyczną rozbieżność. I prosiłabym każdego z Panów o dwa słowa komentarza, podsumowania tego, co w przyszłości, czyli co po takiej kontroli NIK, co możemy zrobić, czego oczekujemy, z czym się zderzymy. Bardzo króciutko, bo czas nam się już kończy, ale gdyby Panowie zechcieli podsumować, opierając się na własnych doświadczeniach, na znajomości swojej branży, a także na po prostu spojrzeniu na trendy. Panie Dyrektorze Lesiński. Cóż rzec, również kontrola Najwyższej Izby Kontroli pokazała w naszym akurat przypadku, że obraliśmy kierunek słuszny, mimo że nie było łatwo. Wszystko zadziałało, dlatego że mieliśmy podstawy informatyczne, organizacyjne, formalne. W tych kolejnych falach pandemii, akurat my jesteśmy dzięki temu, myślę, przykładem tej jednostki, w której procent pracowników, którzy wykonywali pracę w formule zdalnej, jeszcze wzrósł. I nakaz pracy zdalnej właściwie nie oznaczał dla nas najmniejszych perturbacji. Też my mieliśmy już za sobą przetestowanie w pandemii wszystkich narzędzi, wdrożyliśmy je w praktyce. Tak, no ilość sprzętu była już wystarczająca w tym momencie i podczas tego ostatniego nakazu pracy w formule zdalnej byliśmy już jednostką doskonale, myślę, przygotowaną pod każdym względem, organizacyjnie również do pracy hybrydowej i pracownicy weszli w ten rytm, można powiedzieć, automatycznie. Wydaje mi się, że jesteśmy przykładem jako Narodowy Fundusz Zdrowia takiego wdrożenia na takim poziomie narzędzi, kultury organizacyjnej, że mogę śmiało powiedzieć, że tak, praca zdalna jest przyszłością, jest możliwa i jest możliwe połączenie pracy w formule zdalnej nadal jednocześnie z zachowaniem na wystarczającym poziomie więzów społecznych i też więzów organizacyjnych, administracyjnych, które są, można powiedzieć, całością funkcjonowania takiej jednostki sektora finansów publicznych jak nasza. Wydaje mi się, że czasem wystarczy po prostu chcieć, do tego odpowiedni budżet, też odpowiednie, właściwe podejście do pracowników, tak, patrzenie przez pryzmat zadaniowy, procesowy, wyposażenie pracowników w odpowiednie narzędzia. To wszystko jest w stanie sprawić, by tak jak w Narodowym Funduszu Zdrowia, tak, te tryby chodziły w taki sposób prawidłowo naoliwiony. Też pandemia i ta lekcja spowodowała oczywiście, że poziom komunikacji wewnętrznej mógł zostać przetestowany,
usprawniony i też w tym aspekcie sytuacja kryzysowa sama w sobie stała się o tyle wartością dodaną, że dzięki temu jednostka wzmocniła się również na przyszłość. I też w tym kontekście jakby kontrola i jej wyniki, to, że byliśmy poddani tej ocenie, również było dla nas bardzo ważną wartością dodaną, bo wskazało nam obszary, kierunki, tak, no i cóż, będziemy starali się jako organizacja wykonywać jeszcze bardziej efektywnie nasze zadania, a praca zdalna już nam jest niestraszna. Jesteśmy też oczywiście gotowi podzielić się naszymi doświadczeniami z każdym zainteresowanym. Bardzo dziękuję. Po raz kolejny widać, że u Państwa po prostu i dobre przygotowanie na wejściu, czyli pewnego rodzaju wyprzedzanie trendów, zdało egzamin, jak i później te elementy praktyczne, które przyczyniły się do tego, że efekt końcowy był sukcesem. Panie Jakubie, jak to wygląda z Państwa perspektywy? Krótko mówiąc, co z tymi trendami, co dalej? NIK zrobił kontrolę, jest to jedna z wielu kontroli, coś pokazuje. Co możemy zrobić? U Państwa się wiele dzieje. Jakie Państwo mają pomysły na usprawnienie tego? Ja jestem umiarkowanym optymistą, ale jednak optymistą. My po kontroli NIK-u uruchomiliśmy program wsparcia dla samorządów województw, w którym przez ostatnie 4 miesiące prowadziliśmy edukację dotyczącą pracy w zespole rozproszonym dla menadżerów w urzędach, dla pracowników, jak sobie radzić z tym podziałem obowiązków, czyli gdzie czasami jest bardzo wąska granica między czasem w pracy a pracą czy obowiązkami domowymi, kiedy się pracuje w trybie zdalnym. Teraz przyszedł moment na to, żebyśmy przeszli do edukacji i rozwoju struktur zajmujących się obsługą IT, struktur sieciowych i urządzeń peryferyjnych. Wyciągając wnioski z kontroli, która była przeprowadzona przez NIK, uważamy, że jest kluczowym elementem i elementem krytycznym digitalizacja zasobów. Więc zdecydujemy się na badanie u naszych członków poziomu zaawansowania dotyczącego digitalizacji zasobów i przejdziemy teraz na tryb takiej edukacji, samorozwoju dotyczących właśnie tych sensu stricte nie kompetencji miękkich, natomiast kompetencji, które skupiają w swoich rękach zespoły IT w celu uruchomienia szerokiej digitalizacji zasobów, które są ogromne na poziomie nie tylko samorządów województw, ale samorządów również pozostałych szczebli samorządu terytorialnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślę, że niezwykle, niezwykle istotne działania i niezwykle istotne podejście, czyli wracamy do tego slajdu początkowego, już nie wyświetlając go, sprzęt, digitalizacja danych, ludzie, którzy potrafią to obsługiwać, no i Państwa działalność edukacyjna nieodzowna. Panie Mariuszu, co dalej robi NIK z wynikami kontroli? Co robi Izba? No, my to wiemy, ale tak, żeby osoby niewtajemniczone czy też nie mające takiej praktyki związanej z wiedzą na temat działalności NIK-u. Co dalej z tymi wynikami kontroli? Tak, dziękuję za to pytanie. My jako Izba, jak po każdej kontroli, wystosowaliśmy szereg wniosków pokontrolnych. Tutaj myślę jednym z najistotniejszych są wnioski pokontrolne do Prezesa Rady Ministrów. Widzimy, bo z doniesień medialnych, co obserwujemy, widzimy, że trwają prace nad wprowadzeniem pracy zdalnej do kodeksu pracy, co naszym zdaniem jest jakby krokiem w dobrym kierunku, nazwijmy to takim ucywilizowaniem tej relacji pracodawca-pracownik, na linii pracodawca-pracownik w przypadku organizacji pracy zdalnej. Musimy zdać sobie sprawę, bo to jest też ważne. To jest też ważne, nie wybrzmiało to dotychczas, natomiast dlaczego jest tak ważne wprowadzenie tego do przepisów i ucywilizowanie tych relacji? Dlatego, że w tej kontroli stwierdziliśmy, że tak naprawdę większość
Ogromna większość pracowników wykorzystywała prywatne zasoby do celów służbowych w ramach pracy zdalnej, a to było kompletnie nieuregulowane. W swojej informacji pokontrolnej wskazujemy między innymi, że 65% pracowników wykorzystywało prywatny komputer, co trzeci wykorzystywał prywatny telefon, a niemal wszyscy wykorzystywali prywatny internet. I teraz, tak jak mówię, nasze wnioski po pierwsze skupiły się na tym, że powinniśmy wprowadzić pracę zdalną do kodeksu pracy, powinniśmy skupić się przede wszystkim, tak jak tutaj też było wskazane wcześniej, że powinniśmy się skupić na tej digitalizacji danych, bo faktycznie zdaniem NIK jest to warunek konieczny. Można po prostu uznać, że przecież osoba, która chciałaby efektywnie pracować zdalnie, no musi mieć dostęp do dokumentów. Żeby mieć realny dostęp do dokumentów, trzeba prowadzić tą dokumentację w formie cyfrowej, zdigitalizowanej i jest to warunek jak najbardziej konieczny. Także wystosowaliśmy wnioski pokontrolne, czekamy na ich realizację i uważamy, że temat jest tak ważki, bo widzimy przecież zmieniającą się rzeczywistość, widzimy pewnego rodzaju zagrożenia, tak, które powodują, że praca zdalna, i tutaj również się zgodzę, to nie jest, oczywiście to jest na pewno nowum, natomiast moim zdaniem będzie ona, koniecznym będzie jej kontynuowanie, wzmacnianie fundamentów w sektorze publicznym. Powiem tylko na koniec, że też ważne jest, że sektor prywatny, który to również są dane ogólnodostępne dotyczące różnego rodzaju raportów, wykorzystuje tą pracę zdalną, często po doświadczeniach przekształca ją w pracę hybrydową, zwracając uwagę na pewnego rodzaju aspekty społeczne wynikające z pracy zdalnej. Dobrze by było, żeby w sektorze publicznym również taki trend się pojawił. Proszę panów, bardzo, bardzo dziękuję. Nasz czas się powoli kończy. Chciałabym tylko przypomnieć, że misją Najwyższej Izby Kontroli jest niezależna, profesjonalna kontrola zadań publicznych w interesie obywateli i państwa i że te wszystkie informacje, które znajdą państwo w naszych raportach na temat kontroli, służą właśnie temu, żeby poprawiać rzeczywistość w Polsce, żeby korzystać z tych informacji na temat stanów faktycznych, z pokazania dobrych praktyk. Chciałabym też bardzo, bardzo podziękować panom, moim i państwa, czyli oglądających gościom, dlatego że państwa działalność pokazuje te kierunki. Zarówno pan dyrektor Elosiński, NFZ Podlaskie, pokazuje, że można się przygotować, jakie elementy są ważne, czyli tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju dobrymi praktykami, jeżeli nie złotym standardem. Życzę wiele, wiele wytrwałości i dalszych sukcesów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to. Panu dyrektorowi Mielczarkowi no, też życzę ogromnej wytrwałości, pomysłów, takiej dynamiki, jaką obserwuję u państwa teraz. Ona jest naprawdę zachwycająca. I wiele sobie jako obywatele obiecujemy państwa działalności. Dziękuję. Także może dwa słowa na koniec, ale bardzo proszę już dwa słowa, bo jesteśmy prawie po czasie. Serdecznie panom dziękuję za wszystko i na pożegnanie panie dyrektorze, panie Macieju. Mhm. Jeszcze raz chciałbym podkreślić na koniec, że kontrola NIK-u utwierdziła nas w przekonaniu, że wdrażana strategia Narodowego Funduszu Zdrowia wcześniej, przygotowanie do pandemii, zastosowane narzędzia, dbałość o naszą kadrę pozwoliły nam na to, by wdrożyć pracę zdalną. Chcę potwierdzić, że jest to możliwe. Możliwa jest również praca hybrydowa. Możliwe jest też stworzenie, tak jak u nas w organizacji, wewnętrznych procedur, wytycznych, które też w sposób przejrzysty i transparentny potrafią chociażby uregulować ten styk korzystania chociażby ze sprzętu prywatnego za zgodą pracownika. Wszystko jest do zrobienia, trzeba tylko chcieć.
i też bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Tak, bardzo dziękuję za pozytywne wnioski i mam nadzieję, że jako Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w dalszym ciągu no, nie zawiedziemy. Także dziękuję bardzo. Panie Jakubie. Dziękuję bardzo. Ja podejmuję to wyzwanie, o którym pani powiedziała. Jednocześnie deklaruję, że tą działalność edukacyjną upowszechniającą będziemy dalej prowadzić, nie tylko w zakresie samych polskich regionów jako odbiorców tych naszych usług, ale zapraszamy również wszystkich inne samorządy, instytucje publiczne, ponieważ w tamtym roku przeszkoliliśmy ponad 3000 urzędników, między innymi z pracy zdalnej, więc robimy to na co dzień. Zapraszam na naszą stronę internetową, tam są najnowsze oferty szkoleniowe. Wszystkie szkolenia organizujemy za darmo, są to bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji publicznej, także czeka nas sporo pracy i z tej ścieżki na pewno nie zawrócimy. Dziękuję bardzo. Fantastycznie, fantastycznie, to nieoceniona praca. Panie Mariuszu. Ja dziękuję serdecznie za naszą tutaj dyskusję. Powiem tylko tyle, jeżeli statystyki, które w tej kontroli ustaliliśmy w oddziałach wojewódzkich NFZ-u, między innymi w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim, czy też w Izbach Administracji Skarbowej, będą również widoczne w innych jednostkach na przyszłość administracji publicznej, to praca zdalna będzie miała się dobrze. Tego sobie wszyscy życzymy. Jeszcze raz dziękuję, żegnam się z Państwem, zapraszam na nasze strony, zapraszam na strony instytucji, których przedstawiciele byli dzisiaj Państwa i moimi gośćmi. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do widzenia.